Kraczów, festiwal produktu lokalnego. Tutaj grają, są z nami. My się z tego powodu bardzo cieszymy. Jeszcze chwila. Happy Duo. Czy mogę już oddać głos? Myślę, że mogę, prawda? Jeszcze chwileczkę. Ja tylko przypomnę, że organizatorem dzisiejszego festiwalu produktu lokalnego, szóstej jego odsłony, jest lokalna grupa działania Zielony Pierścień. Zielony Pierścień na czele z panem prezesem Zbigniewem Pachownikiem. Patronat honorowy nad dzisiejszą odsłoną festiwalu i nad festiwalem produktu lokalnego objął szanowny pan Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Patronat honorowy objął również pan Andrzej Ćwiek, burmistrz Zamanczowa, oraz pan Witold Popiołek, starosta powiatu puławskiego. Patronat medialny z kolei objęli Radio Lublin, Kurier Lubelski, Radio Puławy 24, Tygodnik Powiśla, Tygodnik Wspólnota Puławska. Należy dodać, że festiwal jest współfinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi For Leader, programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Są jeszcze osoby, które kupują produkty wśród naszych wystawców. Bardzo prosimy, abyście państwo nie zapomnieli, bo jeszcze widzę skrzynka na stoisku lokalnej grupy działania nie jest zamknięta. Macie więc państwo szansę skorzystać z okazji i wziąć udział w losowaniu nagród, które zostały ufundowane i przygotowane w formie pakietów przez naszych wystawców. Zachęcamy, jest to ostatnia szansa, macie państwo według moich kalkulacji. Jan Klezmer Bet. Wielkie brawa, szanowni państwo. Dzień dobry państwu. Chciałem tylko uściślić, że z tamtego roku, jeżeli ktoś mnie pamięta, ja też również jestem Pulagan Klezmer Bet. W tej chwili jeszcze nie bardzo aktywny, ale będzie w najbliższym czasie. Proszę państwa, muzyka łatwa, lekka i przyjemna. Same hity akordeonowe dla wszystkich. Nie bardzo skomplikowane, ale miłe do słuchania. Zapraszam serdecznie państwa. Jako pierwszy utwór Czardasz, do prowadzenia państwu pewien nastrój. Czardasz Vittorio Montiego. Na pewno wszyscy będą kojarzyli ten utwór. Zapraszamy. Nie, ja wiadomo go do przewodu. Była mowa o Paryżu. Typowo francuski walc i deference, czyli niepewność.
I proszę Państwa, kolejny hicior akordony mój. Tico, Tico. Zwolnimy troszeczkę i zapraszamy wszystkich do tanga. Oczywiście kto chce, to może tango zatańczyć. Zapraszamy. Proszę Państwa, i również bardzo typowy dla zespołów akordonowych, dla solistów akordonowych utwór wytworzony na rynek rosyjski, później grany przez Czechów, Słowaków, Polaków, czyli Polka Dziadek.
ostatni utwór przed przerwą. Proszę Państwa, typowy akordeonowy oberek.